Prosiliście o to i jest. Chłodzenie Direct Die. Cześć kochani, z tej strony Kamil. Kiedy w ostatnim materiale otwierałem ten procesor, żeby sprawdzić, czy ciekły metal ulega degradacji, pisaliście w komentarzach, że chcielibyście zobaczyć próbę chłodzenia tego CPU bez IHS-a. No i właśnie dzisiaj tym się zajmiemy. Po co w ogóle coś takiego robić? Otóż IHS, chociaż ma pomagać w odprowadzaniu ciepła, to tak naprawdę można powiedzieć, że je ogranicza. Tutaj mamy kość procesora, na którą musimy położyć materiał termoprzewodzący taki jak pasta albo ciekły metal, jak w przypadku tego procesora. Dopiero na to kładziemy IHS, następnie na to znowu pasta i dopiero chłodzenie. Także to ciepło musi w cudzysłowie przewędrować przez aż 3 warstwy, nim dotrze do podstawy chłodzenia. Po co w takim razie producenci kładą IHS na procesory? Otóż chodzi o bezpieczeństwo. Kość procesora jest naprawdę delikatnym kawałkiem krzemu i naprawdę łatwo jest go ukruszyć, jeśli użyjemy zbyt dużo siły przy dokręcaniu chłodzenia procesora. Tak jak na przykład w przypadku tego Pentiuma trójeczki, którego trzymam w ręku, on jest tak delikatnie w rogu ukruszony i podejrzewam, że nadaje się już na śmietnik. Chociaż w tamtych czasach nie było IHS-ów na procesorach montowanych tak przez fabrykę, no ale też chłodzenia były troszkę prostsze, ciężej było to uszkodzić, no ale komuś się udało. Także chłodzenie procesora daje sporo korzyści, jeśli chodzi o temperatury. Jakie te korzyści są, za moment Wam opowiem, ale niestety niesie ze sobą również spore ryzyko, dlatego już na wstępie mówię, że nie polecam Wam tego absolutnie, no chyba, że jesteście na naprawdę bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o zaznajomienie ze sprzętem, macie naprawdę ekstremalne potrzeby, jeśli chodzi o overclocking temperatury procesora, wtedy można się tym interesować, ale generalnie odpuśćmy to sobie. Dzisiejszy materiał jest taką ciekawostką, można powiedzieć. Poza ryzykiem uszkodzenia procesora czekają na nas tutaj również liczne pułapki. Tak jak w Indiana Jonesie, można powiedzieć, i pierwszą z nich jest odkręcenie klapki trzymającej procesor w sokecie. Nie jest to w żaden sposób trudne, ale główki śrub, które tę klapkę trzymają, nie są takie standardowe. Tutaj nie można mieć zwykłego krzyżaka, jaki jest w każdym domu. Nie chodzi mi o pająka, tylko o śrubokręt. Trzeba mieć śrubokręt ze specjalną końcówką. Ja akurat taki mam, no ale na wyposażeniu nie każdego domostwa taki się znajduje. Kolejna pułapka to mocowanie chłodzenia. O co chodzi? Otóż IHS jest dosyć gruby i kiedy go zdejmiemy, no to usuwamy gdzieś około 2-3 mm przestrzeni pomiędzy podstawą chłodzenia a procesorem. Jeśli więc spróbujemy zamontować chłodzenie używając tych standardowych śrub, które są dostosowane do procesorów z IHS-ami, no to nie będzie styczności i efekt będzie dużo gorszy niż gdybyśmy chłodzili procesor razem z czapką. Można to rozwiązać na różne sposoby. Przede wszystkim niektóre chłodzenia mają już gotowe zestawy montażowe, przystosowane właśnie pod tego typu chłodzenie, no ale to są chłodzenia raczej takie dla entuzjastów, można powiedzieć. Mi udało się na przykład to obejść w taki sposób, że wziąłem śrubki od chłodzenia tej samej firmy. Tutaj mam H115 i od Corsair. No a tutaj te standoffy, które trzymam w ręku, one są krótsze od standardowych, a wziąłem je od chłodzenia A500, czyli chłodzenia powietrznego, no ale pasują idealnie. Jak widzicie na tej przebitce mamy świetny docisk procesora do chłodzenia, także jeśli działa, to znaczy, że nie jest głupie. Można też dosztukować jakieś niestandardowe śruby, dobierając coś o odpowiedniej grubości i ugwintowieniu, no ale wtedy trzeba naprawdę znaleźć coś, co albo będzie idealnie pasować, albo naprawdę uważać przy dokręcaniu. Ostatnią pułapką jest docisk procesora do gniazda.
W momencie, kiedy mamy procesor z czapką, ta klapka metalowa, którą zdjęliśmy przed chwilą, dociska IHS i cały procesor z naprawdę sporą siłą do soketu, no i wówczas mamy kontakt wszystkich pinów i procesor działa jak należy. W momencie, kiedy ściągamy IHS, nie mamy już tej klapki, która dociska nam CPU. No, procesor, można powiedzieć, tak na dobrą sprawę, tylko leży sobie luźno w gnieździe, a nacisk, który generuje chłodzenie procesora, jest kierowany na środek PCB, no i niestety nierówno się to rozkłada, nie ma dostatecznego kontaktu. Jak sobie z tym poradzić? Na rynku są dostępne zestawy takie montażowe specjalne, które są właśnie dostosowane do tego, żeby docisnąć odpowiednio procesor, kiedy próbujemy go chłodzić bez czapki. Niektóre płyty główne, jak na przykład Z97 X-Power bodajże, z takim zestawem były już sprzedawane. Ja takiego nie kupowałem, stwierdziłem, że nie ma sensu, ponieważ użyłbym go tylko raz praktycznie, także jak więc obszedłem problem, otóż użyłem termopadów, obłożyłem nimi PCB na krawędziach przede wszystkim i w rogach, a następnie na to dałem chłodzenie, no i wszystko działało. Także jeśli zadbaliśmy o wszystkie te sprawy, to możemy przejść do zdjęcia czapki z naszego procesora. To już widzieliście, nie będziemy tego robić w tym materiale, tym bardziej, że procesor mam już bez czapki. No a następnie musimy nałożyć ciekły metal, cieniutką warstwę zarówno na kość procesora, jak i na chłodzenie. Pamiętajcie o tym, to jest ważne. Następnie montujemy wszystko do kupy, tak jakbyśmy zakładali normalne chłodzenie, tylko troszkę ostrożniej, żeby ten ciekły metal nie rozsmarował nam się nigdzie po PCB. Dokręcamy. No i trzymamy kciuki, żeby działało. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o teorię, w sumie praktyki trochę też, no ale w każdym razie przechodzimy już do części testowej. Zanim przejdziemy do wyników, chciałbym powiedzieć, że zapewnienie tego właściwego docisku procesora przy pomocy termopadów to naprawdę zły pomysł. Nim komputer odpalił, musiałem przetestować z 5 lub 6 różnych kombinacji grubości i ilości padów. Przy próbach używałem tradycyjnej pasty termoprzewodzącej, żeby łatwiej było ją wyczyścić, ale nawet kiedy znalazłem już właściwy sposób, po aplikacji ciekłego metalu komp znów nie chciał wstać i musiałem męczyć się z tym jeszcze raz. Także gdybyście decydowali się na chłodzenie Direct Die, kupcie porządny DieGuard. Naprawdę nie polecam takich prowizorycznych rozwiązań. Teraz parę słów o platformie. Procesor znacie, a siedzi on na płycie głównej Z390 Aorus Pro. Chłodzony jest natomiast nowym IO od Corsair H115 i RGB Pro XT w wariancie 280 mm. Pomiary temperatur przeprowadziłem w spoczynku, grach i pod obciążeniem stres testu Prime 95 w trybie Small FFTs na sztywno ustawionych prędkościach wentylatorów i pompy, odpowiednio 1200 i 2600 obrotów na minutę. Procesor został podkręcony na 5 GHz przy napięciu 1,34 V. W spoczynku mamy nieznaczną różnicę, ale jednak jest. Wszystkie testy przeprowadziłem kilkukrotnie, więc nie mówimy tu o granicach błędu, faktycznie jest 3 stopnie chłodniej. Dużo wyraźniej robi się już w grach, gdzie z 53 stopni zeszliśmy do 47, także temperatury, jakie wiele procesorów przekracza na stokowych ustawieniach. Największe jednak różnice zaobserwowałem oczywiście w stres testach, aż 8 stopni różnicy na korzyść procesora chłodzonego bez czapki. I pewnie domyślacie się, co przyszło mi do głowy. Tak jest, z ciekawości zacząłem kręcić procesor wyżej i dobiłem do 5,4 GHz na napięciu 1,44 V. I uzyskałem temperatury tylko delikatnie wyższe od tych z nominalnym overclockiem i procesorem w czapce. Naprawdę ciekawe wyniki. Oczywiście trzeba tutaj pamiętać, że sporo roboty robi naprawdę mocne chłodzenie Corsair, ale niemniej jednak po zdjęciu czapki uzyskaliśmy trochę ponad 10% spadek temperatur. Wracamy do studia. No i to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jak sami widzieliście, korzyści z chłodzenia procesora bez czapki są naprawdę wyraźne, ale nie jest to tak łatwe jak po prostu zdjęcie IHS-a, położenie ciekłego metalu, przykręcenie chłodzenia i heja. Tutaj trzeba się troszkę bardziej napracować, trzeba ten proces zaplanować, liczyć się z ryzykiem i nie tylko. Także
Tak jak mówiłem na początku, polecam to tylko entuzjastom, osobom, które celują gdzieś w naprawdę bardzo, bardzo wysokie overclocki i są ograniczane faktycznie przez temperatury. W innym przypadku odpuściłbym to sobie. Tym bardziej, że zdjęcie czapki z procesora wiąże się oczywiście z utratą gwarancji, także jak coś pójdzie nie tak, to słabo, słabo. No ale ci, co chcą to zrobić i tak to zrobią, a dla całej reszty jest właśnie ten materiał. Dziękuję Wam za oglądanie, widzimy się niebawem, cześć!